Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, kłaniam się bardzo nisko, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie pośle, dawno nie widzieliśmy Pana w mediach lokalnych, dlatego muszę zapytać, czym obecnie w Parlamencie Europejskim zajmuje się Zbigniew Kuźmiuk? No ja tak specyficznie funkcjonuję. W poniedziałek z reguły rano, bardzo rano wyjeżdżam na lotnisko i wylatuję do Brukseli. Wracam w piątek, więc o te kontakty rzeczywiście jest trochę trudno. Ale wracając do istoty pana pytania, no pracuję w dwóch komisjach zajmujących się budżetem unijnym i rolnictwem, modernizacją terenów wiejskich. No teraz mamy tę wielką pracę nad tą perspektywą. Właśnie, jak to będzie z tym budżetem? No my mamy niewiele czasu. Kadencja parlamentu kończy się formalnie w maju, ale tak naprawdę ostatnie posiedzenia mamy w kwietniu. Więc zostało rzeczywiście zaledwie kilka miesięcy. Natomiast rozbieżności pomiędzy państwami Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej są na tyle duże, że będzie bardzo trudno o porozumienie. Ale w parlamencie jakby pracujemy normalnym trybem, przygotowujemy swoje stanowiska. Parlament oczekuje dużego budżetu. Z kolei Rada, czyli państwa członkowskie, zdecydowanie mniejszego, więc spór jest poważny pomiędzy tymi dwoma instytucjami, ale także jest ten spór wewnętrzny. Ze względu na problemy Unii, na przykład z imigracją, zdecydowano się z tego uczynić priorytet. No i w związku z tym na ten cel są potrzebne pieniądze. No i drugi wątek, wychodzi Wielka Brytania. Nie będzie już brytyjskiej składki w następnym budżecie, więc tych pieniędzy bardzo wyraźnie brakuje, natomiast nie ma chętnych, żeby do tego budżetu trochę więcej dołożyć. I będziemy mieli, jak pan sądzi, twardy Brexit, czy jednak uda się jakąś umowę wynegocjować? No, na dniach najprawdopodobniej zapadnie decyzja. W tym tygodniu mamy posiedzenie Rady. Brytyjczycy liczą, że będzie to porozumienie. Spór dotyczy członkostwa czy uczestnictwa, mówiąc precyzyjnie, Wielkiej Brytanii we wspólnym rynku i granicy pomiędzy Irlandią i Irlandią Północną. No tak się składa, że Irlandia Północna jest częścią Wielkiej Brytanii i razem i w związku z tym wychodzi poza Unię. Irlandia w Unii pozostaje i jest problem, jak rozstrzygnąć sprawy graniczne, czy ta granica ma powstać, czy też nie. Poważne rzeczy, trudno mi powiedzieć, czy dojdzie w tej sprawie do porozumienia. Włączył się pan też ostatnio w kampanię samorządową, dokładnie w kampanię sejmikową brał pan udział w kilku spotkaniach. Głównym przeciwnikiem, rywalem Prawa i Sprawiedliwości na Mazowszu jest Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli pańska była partia. Czy ma pan jakieś, nie wiem, opory, jeżeli trzeba dyskutować z politykami PSL-u, czy jak pan w ogóle ocenia te rządy PSL-u na Mazowszu? No i na poziomie kraju niestety i na Mazowszu, nie mówiąc najoględniej, nie najlepiej. No w momencie, kiedy rzeczywiście PSL wszedł do koalicji z Platformą, to przejął ten wątek bardzo mocno liberalny i podporządkował się tej partii. To widać właśnie po 8 latach rządzenia w kraju. PSL zgodził się między innymi na przykład na podwyższenie wieku emerytalnego, co w odniesieniu do mieszkańców wsi 12 lat dla kobiet i 7 lat dla mężczyzn było dosłownie szokujące. Zgodził się na masową sprzedaż ziemi, a więc odstąpił od swoich pryncypiów. Na Mazowszu z kolei no bardzo poważnym problemem jest ten brak równoważenia rozwoju. Poszczególne części województwa mazowieckiego, zamiast być sklejane polityką regionalną, niestety sklejane nie są. Co więcej, bardzo duże pieniądze wysysa Warszawa i nie wiedzieć czemu marszałek Struzik na to pozwala. Niestety ucierpiał region radomski i to bardzo wyraźnie widać i w statystyce, i gołym okiem. Wystarczy przejechać się do tej części płockiej i popatrzeć na stan dróg wojewódzkich i pojeździć po części radomskiej i porównać ze stanem dróg wojewódzkich u nas. Różnica jest ogromna. No ale przez wiele lat także i Prawo i Sprawiedliwość było w koalicji z PSL-em, jeśli no, chodzi o sejmik. To było bardzo króciutko. Zdaje się, to było 2,5 roku, więc ten okres był niezauważalny, można powiedzieć. Co więcej, to było na początku funkcjonowania funduszy europejskich, więc tych pieniędzy rozwojowych było niedużo. No, trzeba przypomnieć, że ja byłem
marszałkiem województwa mazowieckiego od 99 roku do 2001, no ale wtedy byliśmy przed członkostwem Unii i mówiąc szczerze, zupełnie pieniędzy rozwojowych nie było. No ale udało skończyć się wtedy szpital wojewódzki przy pomocy pieniędzy budżetowych, udało się dokończyć budowę zalewu na Domaniowie, więc realizowaliśmy w tej części radomskiej ważne inwestycje infrastrukturalne i społeczne. Mm-hmm. No to teraz podejdę pana z innej strony. Młode pokolenie wchodzi na scenę polityczną. Pański syn Mateusz startuje do Rady Miejskiej. Czy jest pan zadowolony z tej decyzji i czy polityka to jest dobra droga dla młodego człowieka? Ja mam trójkę dorosłych już dzieci. Ta dwójka kompletnie starszych kompletnie nie była zainteresowana polityką, natomiast Mateusz z jakichś powodów towarzyszył po części w tej mojej drodze politycznej. Przeżywał moje sukcesy, porażki, czasami w kampaniach wyborczych, wtedy, kiedy już był w szkole średniej, mi pomagał. No i jakoś tak troszeczkę tą polityką się zainteresował. Teraz kończymy studia Wojskowej Akademii Technicznej, za chwilę obroni pracę magisterską. Cywilne studia czy wojskowe? Nie, no cywilne. Jest już inżynierem geodetą, za chwilę mam nadzieję będzie magistrem geodetą. Więc troszeczkę właśnie wciągnął się w te sprawy lokalne, no i wspólnie uznaliśmy, że być może warto, żeby spróbował. Nie eksponuje jakoś tego jego startu, prowadzi samodzielną kampanię, nawet nie odpowiedział pozytywnie na wspólną fotografię i umieszczenie tego na ulotce, więc... Może chce po prostu zawdzięczać swój sukces sobie, a nie nazwisku ojca? No w jakimś sensie pewnie to trochę to nazwisko coś będzie znaczyło, ale to jest dla mnie rzeczywiście bardzo poważne podejście. Cieszę się, że jest taki ambitny. No i oczywiście trzymam kciuki, a tak no, po ojcowsku staram się, żeby ten mandat zdobył. Konkurencja jest ogromna i między listami, i w ramach listy. No zobaczymy, wszystko w rękach wyborców. Bardzo bym się cieszył, gdyby poszedł w moje ślady. No ja już mam swoje lata, powoli będę wychodził z polityki, więc być może dobrze byłoby, żeby to nazwisko w polityce zostało, zwłaszcza, że przynajmniej chyba dla części radomian kojarzy się nie najgorzej. No to zapytam o przymioty syna. Proszę pochwalić syna. Co sprawia, że byłby dobrym radnym? No przede wszystkim, tak jak powiedziałem, zainteresowanie sprawami lokalnymi od dłuższego czasu, więc mocno w tej problematyce już siedzi. Także jego studia, skończenie geodezji, z tego co wiem, zarówno pracę licencjacką, jak i pracę magisterską, pisał w oparciu o materiały pochodzące z geodezji powiatu radomskiego, a więc o te lokalne sprawy. Więc myślę, że w tych dziedzinach może być nawet specjalistą i może być przydatny w Radzie Miejskiej. Jasne, to zmieniamy temat teraz, przerzucimy się na temat lotniska i chcę pana zapytać nie tyle jako polityka, ale bardziej jako ekonomista właśnie. Czy port lotniczy Radom po przejęciu przez Polskie Porty Lotnicze będzie miał ekonomiczną rację bytu? To znaczy, no nie ulega wątpliwości, że port radomski nie jest za dużym portem. No jest położony 100 km od Warszawy, więc można powiedzieć, że ta odległość jest niewielka. Przy dobrym skomunikowaniu czas przemieszczania się będzie stosunkowo krótki, ale zdaje się, że porty lotnicze no nie miały specjalnego wyjścia. No jest osławiony Modlin jako port regionalny, no ale z tego, co się orientuje, no oczywiście to jest spółka prawa handlowego i za dużo się o tym nie mówi, ale czasami to w przypadku wyboru Radomia jako port zapasowy dla Okęcia, to bardzo wyraźnie wybrzmiało. Chodzi o to, że to jest port niestety jednej linii lotniczej. Ona ma bardzo korzystne warunki i w związku z tym polskie porty lotnicze nie są gotowe wspierać tej inwestycji, no bo to jest uzależnienie od jednej linii lotniczej. Dlatego wybór padł na Radom. Tutaj oczywiście trwały intensywne zabiegi, żeby się tak właśnie stało. No bo rzeczywiście marzyliśmy o tym porcie lotniczym. Powstał
stał przy udziale w zasadzie tylko zaangażowaniu samego miasta. Ze smutkiem mówię, o właśnie to jeden z przyczynków do dyskusji, jak wygląda zrównoważony rozwój podczas kadencji PO-PSL. Moim zdaniem wsparcie ze strony samorządu województwa powinno paść właśnie na Radom, bo Radom nie ma zbyt wielu atutów rozwojowych, pokazywał port lotniczy i wręcz obowiązkiem samorządu województwa było wesprzeć tę inicjatywę, wejść w tę spółkę i rozwijać ten port. Wybrano Modlin, który moim zdaniem powinien być przedsięwzięciem prywatnym, bo jego korzystne położenie no właśnie było tym podstawowym atutem. Teraz porty lotnicze chcą się tutaj zaangażować. No z tego, co słyszę, to są inwestycje potężne. Bardzo miliarda złotych w pierwszym podejściu, no i 3 miliony pasażerów. Z punktu widzenia Radomia jest to rzecz nieprawdopodobna. Oczywiście port lotniczy wiąże się z pewnymi uciążliwościami, ale jeżeli wokół niego, jeżeli dojdziemy do tych 3 milionów pasażerów, powstanie parę tysięcy miejsc pracy, no, to wreszcie być może Radomianie przestaną dojeżdżać do Warszawy, tylko będą pracować na miejscu. Politycy opozycji mówią, że to są marzenia ściętej głowy, że to są nierealne wizje. Nie, panie redaktorze, no, Okęcie... Co tydzień jestem na Okęciu i widzę, jak to Okęcie się korkuje. No, będziemy mieli centralny port komunikacyjny, no, ale powiedzmy sobie otwartym tekstem, to jest dosyć odległa przeszłość. Lotnisko na Okęciu, jeżeli chce obsłużyć wszystkich, w tym także loty czarterowe i loty tanich linii, no to musi szukać jakiegoś rozwiązania. Modlin z punktu widzenia właśnie tego, że jest skierowany na jednego przewoźnika, pod tym względem jest zamknięty. Pozostaje tylko Radom, więc tak jak słucham wypowiedzi szefa portów lotniczych, to oni po prostu zwyczajnie nie mają miejsca, nie mają wyjścia. Muszą zainwestować w Radomiu i szybko przygotować port lotniczy w Radomiu właśnie dla lotów czarterowych i tanich linii lotniczych. Inaczej trudno będzie wydostać się z Warszawy pasażerom, którzy korzystają z jednych i drugich. Mhm. To jeszcze na koniec zapytam, napisał pan, że ekonomiczne autorytety opozycji totalnej, jak to nazywacie w Prawie i Sprawiedliwości, kompromitują się jeden po drugim. Co miał pan na myśli? No, przede wszystkim pana ministra Rostowskiego, który ostatnio w jednej ze stacji telewizyjnych tłumaczył, że to dzięki decyzjom właśnie jego pobór podatków w 2016 i 2017 roku gwałtownie przyspieszył. To jest dla mnie jako ekonomisty no, rzecz kuriozalna. Tak się składa, że ja znam pana ministra Rostowskiego, bo do roku 2014 byłem w polskim parlamencie i wtedy, kiedy załamywały się wpływy z VAT-u, my będąc w opozycji, no bardzo intensywnie pytaliśmy, co takiego się dzieje, bo przecież był wzrost gospodarczy, nie taki duży jak teraz, ale jednak był. No a podatek VAT ma ten charakter, że powinien wpływy z tego podatku powinny rosnąć wraz ze wzrostem gospodarczym, a one niestety spadały. I wtedy pamiętam, że z trybuny sejmowej pan minister Rostowski nam tłumaczył, że to zmiana struktury konsumpcji, a panowie doskonale wiedzieli, że wystąpienia o zwroty występują tak masowo, że mamy do czynienia z gigantycznymi wyłudzeniami. I wtedy opozycji tłumaczono, że zmiana struktury konsumpcji Polaków decyduje o zmniejszonych wpływach. Więc co więcej, Platforma zdecydowała się na krok absolutnie fatalny dla siebie politycznie, na podwyżkę stawek podatku od 2011 roku, a z wyłudzeniami walczyć nie chciała. PiS niestety nie obniżył. Panie redaktorze, realizujemy ważne programy społeczne. Rzeczywiście, jeżeli te wpływy będą dalej rosnąć, to nie wykluczam, że w następnej kadencji do tego obniżenia jednak dojdzie. I tu musimy postawić kropkę, bo nasz czas się niestety skończył. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.